Dzisiaj dzień zaczynamy od omleta. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Do tego jest ekstra banan. Mari trochę skromniej wygląda, mój bardziej kolorowy. Smacznego, Mari. I zaraz wam opowiemy, jaką mamy sytuację, bo czekamy na pewną informację. Dzisiaj jedziemy na tur, który się nazywa C, bo jest A, B, C, D. My jedziemy na C i C był wczoraj odwołany ze względu na pogodę. I dzisiaj też miało być rano potwierdzenie, czy on się w ogóle odbędzie, bo rano miała być decyzja przez organy, które wydają taką decyzję, czy łodzie mogą wypłynąć w morze. No i my czekaliśmy na tą decyzję, a się okazało, że kierowca przyjechał po nas już pół godziny wcześniej, więc ten tur się odbędzie. Marika jedzie tym tuk-tukiem filipińskim, ja jadę oddać teraz skuter, bo to jest po drodze i oni mnie odbiorą też po drodze i pojedziemy wtedy razem na łódź. Ja zdążyłem tylko skuter oddać, Marika już przyjechała tutaj z panem mnie odebrać, jedziemy. Dawaj, bo nie mogliśmy was znaleźć. Przyjechaliśmy do biura i to okazało się, że na inną plażę niż my byliśmy ostatnio, ale może tak, że na ten tur płynie się z tej strony. Bo, zaraz wam pokażę mapę, uwaga. My jesteśmy tutaj i stąd na tur C, a wtedy płynęliśmy stąd tu. Także może taka różnica. Kolega odebrał nas 30 minut przed czasem, przywiózł nas na miejsce, pani nam powiedziała, że mamy jeszcze 25 minut. I możemy iść coś sobie zjeść, jak chcemy, albo wziąć na drogę. Mamy jakiś sklep tutaj lokalny, zaraz zobaczymy, czy coś jest do jedzenia. Bo my na takim jednym... Coś tu pieski narobiły na ulicy. Bo my na tym omlecie to nie ujedziemy do 12 albo 1, bo dopiero o tej godzinie będziemy mieli lunch. Coca-Cola i Sprite'a mają, ale dużej wody to nie. Zdzierstwo na tych Filipinach. 100 peso musieliśmy zapłacić za dwie butelki wody, to jest 7,70. A można napełniać butelki wody za 2 peso, a ona chce 50 za taką. Dobra, bierzemy, idziemy. Marika nic nie chciała, a ja biorę sobie taką wieprzowinę. Pani już mi tam nakłada taką porcję za 70 peso. Tak wygląda moja wieprzowina z ryżem. Marika nic nie chciała, więc ja sobie sam zjem. Zjedzone, idziemy teraz z powrotem do biura. Zaraz nas pewnie na łódkę wyślą. Coś mi się wydaje, że tą drogą pójdziemy, bo tam jest plaża. Tutaj jest nasz tour guide. Idziemy teraz na łódź. Powiedział, że mamy maski i buty, nie będziemy musieli wypożyczać. Okazało się jednak, że trzeba wypożyczyć i to jest niecałe 8 zł za maskę i rurkę. Tak wygląda port z tej strony, widać, że jest odpływ. Łódki stoją trochę dalej. To co, my na końcu jesteśmy znowu, Marika? No to wychodzi. Aha, czyli okazało się, że jesteśmy pierwszymi na tej łodzi. Jeszcze nikogo nie ma. Z tyłu idzie nasza grupa. Tak? O. Nasz kapitan już na łodzi. Mari już na łodzi, teraz ja. Morning. Mamy lepsze miejsca teraz, zajmujemy sobie z przodu, będzie więcej widać. My właśnie wypływamy, jest 14 osób na łódce, więc też nie jest za ciasno. Ale co nam powiedział tutaj nasz kolega, że mamy szczęście, bo od 5 dni było kasowane ten tour C. Więc dzisiaj jest pierwszy dzień. My się czekaliśmy na niego już chyba od 2 czy 3 dni. Tak. Właśnie był anulowany, a dzisiaj jedziemy. Będziemy mieli 5 stop. Exactly what I'm looking for. And as we go, I'll keep running till I can no more. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away. We'll be right back.
planem. I co? Aha, no i na koniec walełam o kamienie tak, że paznokieć mi wszedł, ale oszczędzę wam tego widoku. Nie no, Mari. Drama musi być. Pokaż. Nie. Jeszcze paznokieć odchodzi. Także tragedia. Same straty na pierwszym stopie. Płyniemy na drugi stop i tam plaży nie widzę, więc pewnie będzie snorkling przy skałkach. Jesteśmy już na kolejnym stopie i teraz będziemy wypożyczać kajaki za 300 pesosów. To jest ponad 20 zł. Pan już ma dwa. Ale nie wiem, czy coś z tego będzie, bo nagle pogoda się zepsuła i tam już dalej widać, że pada i to ostry deszcz. Mari siada z przodu kajaka. A wiecie dlaczego? Bo z tyłu się wiosłuje mocniej. Dobra, teraz ja. Adios. Bo nie wypalę mnie. Nice smell ka rin dyan, ha? Kasama ka na sa video ba ka? Yes! Yes! Teraz to już nie masz wymówki, Marika, że masz słabe wiosło. No nie, teraz to już po prostu idzie z plecem. Teraz to już będziesz wiosłować. Dzieci, nagrywaj ładne filmy. No to szybciej! I powiedz mi, czy mam dobrą fryzurę, nie? Szybciej, Mari, bo deszcz idzie. No, podpłyniemy tam. Zobaczcie, jaka zielona dziura. Jak mieliśmy rzecz toczyć i po prostu tak. Tak, bo tutaj dookoła kamienie są, a na środku jest piasek. Oj, teraz słabo to widać już. Ale jakie skały spiczaste. Takie klify, dość wysokie. My płyniemy tam, w tamtą stronę. I tutaj na środku też są takie dwie skały. Jadzie, ale tutaj pięknie. Wpływamy na jakąś niebieską lagunę. O! Coś płytko. Ale te skały robią robotę. Ale akcja była! Gościu tam lądował, bateria mu się skończyła i już nie doleciał nawet tego kawałka i lądował gdzieś tam, leciał jak najbliżej, żeby tylko do wody nie wpadł. Może bym mógł tego drona gdzieś dalej położyć, bo on tak na samym tym jest. Ale jaja. Dopłynie sobie kajakiem. Myślisz? No pewnie. Bo ta woda to tak jest... No, aż się tam chłopi natrzęsie. To tamten na plaży w białej koszulce, na środku, za tymi paniami, za tą panią. I to tyle z naszego kajakowania. Deszcz zaczął padać. Przygoda się zaczyna. No rozpadało nam się, Mari. Piękna pogoda. Ale to jeszcze lepiej wygląda w deszcz teraz. Przejaśnia się, Marcin. Jak? Przejaśnia się. Przejaśnia się? O, dobrze. Oj, chyba nie będzie główki. Główki nie będzie, bo za płytko. Ale ciepła woda. Cieplutka w deszczu, tak. Zeszliśmy z kajaka porobić sobie zdjęcia. No nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł. Sporo ludzi. I kolor wody. Jak, Mari, ci się podoba laguna? Oj, fajnie. Chyba lepsza niż ta A. Ta Big Lagoon. Lepsza. No. No, tak jest. Lepiej można czas spędzić. Tak. I jest trochę więcej, znaczy mniej ludzi przede wszystkim na tej lagunie, a było mnóstwo, że trzeba było w korku czekać, jak jakiś, nie wiem, jak w samochodzie, żeby wjechać, gdzieś przejechać. No właśnie tutaj nasz tour guide powiedział, że teraz to i tak jest taki sezon niski, a w grudniu, listopadzie jest taki wysoki, że jest 3-4 razy więcej ludzi nawet. Że nie ma kajaków do wypożyczenia, więc no, akurat trafiliśmy dobrze. Nie ma jak sobie samemu zrobić zdjęcie, albo trzeba powiedzieć,
Zasuzie. No właśnie, jest dobrze. Jak przyjeżdżacie na Filipiny, to przyjeżdżajcie pod koniec września. Akurat na tą wyspę. Tak słyszeliśmy, że tutaj już pod koniec września mniej pada. Choć my nie zauważyliśmy, że mniej pada. No właśnie. Więc jak musiało padać w lipcu, sierpniu. Kierownik już nas zgania, że mamy płynąć z powrotem tam na łódź. No to się zbieramy. Jako ostatni z naszej ekipy. Tak korzystamy z tego. Zatrzymaliśmy się jeszcze na zdjęcie, bo fajny spocik tutaj z tymi skałami. Ale teraz to już jedziemy. Jedziemy na lunch. Wiosłuj, wiosłuj, jadzia. W lewo! Myślę, że my się cofamy, a nie do przodu. No właśnie, jakiś prąd tutaj jest w tą stronę. Jeszcze kawałek i będziemy przy naszej łódce. Ale zobaczcie, jakie fale się zerwały. Jest nasza łajba, już wszyscy czekają. Mari, jak tutaj ładnie manewruje. Jeszcze kawałek i jesteśmy. Dopłynęliśmy. Łajba czekała. Ja się łgówkę zrobił. Ojej, ale mi się zakręciło w głowie teraz od tych fal. Tak? No, ale ojej. Fajnie. Ale w końcu lunch, bo ja już głodny jestem. Mari zgłodniała po dwóch atrakcjach. Musi teraz podjeść. Płyniemy już na lunch. A dzisiaj ponoć lunch na wypasie. Filipińskie danie adobo, chicken, kurczak. Będzie ryba i będzie wieprzowina. Ryby, warzywa były najważniejsze. I ryż. I ryż. I cebula. Niestety było przegłosowane, ale nie jednogłośnie, że nie jemy teraz lunchu, tylko idziemy jeszcze na 25 minut pływania i dopiero będzie lunch. Zimno się zrobiło, przewiało trochę. Chłopaki rozstawiają teraz stoły i będą rozkładać nasz lunch. To ja jeszcze polatam trochę dronem. Tak się prezentuje kolejna atrakcja. Mamy tutaj ukrytą plażę. O, powiem wam, fajnie to wygląda. Szkoda, że nie ma słońca. Ja już... O, to był sygnał, znak rozpoznawczy, że musimy wrócić do łodzi. Akurat chciałam wam coś powiedzieć. O, rybki tu pływają. No, ale to nie jest miejsce na snorkowanie. Także tutaj no, dosyć ciężko przejść po tych skałkach, ojejku, nie mając właśnie odpowiedniego obuwia, więc dzisiaj na pewno by się przydało. A tam pan pływa na kajaku i sprzedaje piwo, kokosy i jeszcze lody. O nie, tutaj najgorszy moment, bo są fale i nie widać, jak głęboko jest też woda już. I czasami jest taka dziura, że się wpada, no i później znowu jest płycej. Marcin lata nade mną. O, ja bym się tutaj bała latać. Po tym, jak widzieliśmy, że zasięg chłopakowi zgubiło, no, ryzykowne. Poszłam to zobaczyć, jak wygląda w środku, a to nam stół zostawiono, ale pięknie to wygląda. Marcin łapie drona. Na statku to nie takie też proste, choć tutaj teraz nam aż tak nie kojrzę. O, dwa drony są. Druga bateria już nad tym miejscem. Ale to było pięknie. Lepiej z tego, co widziałam teraz, niż w środku. Z drona. Dlatego nie chodziłem. Z telefonu to jak średnio. Tak? No. Ale z drona to
Prawdziwa. Zresztą już to widzieliście. Marika zamówiła kokosa za 100. Pan nam teraz szykuje. No, 100 to tak sporo, ale... No niecałe 8 zł. Na mieście można za 40 kupić. 100, nie? Thank you. Ale w takim miejscu kokos? No właśnie, o to chodzi. No, thank you. I jeszcze jak on na tym kajaku wywija. Kokosik do lunchu, Mari? No to zaczynamy. Jedzenie. Marcin osiera rozpakowanie ryby. No, spora pojstryjka. No pewnie. Tam mamy krewetki, tak? Krewetki, smażony makaron. Ryż. Wieprzowina, kurczak. Oj, taki dzisiaj obiad na wypasie. Na wypasie, prawda. Proszę, Mari, twój talerz. Dziękuję. Ui, ale porcyjka. Teraz Marcin. Co tam nakładasz? Wieprzowina. Co pić? Ja wszystko spróbuję zaraz. A, no dobra. To zaraz zrobimy twoją porcję, jak będzie wyglądała. Rybka, no, trochę ościma, widać. Zaraz sobie tutaj poradzimy z tą miłością. Też ładną porcyjkę już sobie zrobiłeś. Pięknie, prawda? Mhm. Smacznego, Mary. Smacznego. Spróbuję od razu. Skóra się trafiła. Dobra ryba. Jaki smak? Sucha. To dla mnie coś może. Stół już sprzątnięty. Marcin skoczył do wody ponagrywać trochę rybki. Pan już odpalił silnik, więc czasu za dużo nie mamy, ale rybki fajne. No ale on to nurek. No. Ulala. Sprawiedliwe te rybki. Ale płyniemy jeszcze na dwa miejsca. Chłopaki wyciągają linę. Ujacie. Będzie czy nie będzie? O, jest i kotwica. Głęboko. My obiad zjedliśmy, a chłopaki teraz sprzątają. I na statku od razu myją gary. Podejrzewam, że ta cała woda też pójdzie do środka, do morza. Jadzia siedzi na desce, czeka na sesję zdjęciową. Dawaj, bo tutaj ledwie gorąco? Gorąco. Czekamy na słońce. Papa Mari. Albo nur. Aż ryby pouciekały. Aż ryby pouciekały. Albo ostrożnie, bo nie znam dna. No właśnie. Marikę to trzeba siłą z wody wyciągać. Dawaj, dawaj, Jadzia, bo odpłyniemy. Pięknie, tak. Gdzie było lepiej? W Tajlandii? Lepsza rafa? Tutaj lepiej? W Tajlandii lepsze rybki? I pogoda była lepsza. W końcu! Udało się! Tak? No! Jeszcze raz! One more! Marice udało się w końcu zanurkować. O! Pięknie! No pięknie! Też? No! No! Już nie było dupki widać! Wow! There's time! Always the S. No nie wyciągniesz z tej wody.
ostatnia, Mari. To już na tyle wycieczki. My jeszcze dopijamy kokosa i teraz mamy godzinny powrót do domu, bo podpłynęliśmy trochę. Teraz musimy wyjść z łodzi. O! Jest. Mask. Yeah. Tak, tak. Jest. Dobra, ja jeszcze muszę oddać maskę, bo wypożyczałem tamtąd. O, ale ryb cię złapał. O, kolego, to nie do jedzenia ryba. O, mówiłem. Wyrzuci ją z powrotem. Wychodzimy z tej naszej przystani i zobaczcie, jakie tutaj są budynki. Wszystko pozbijane z jakichś desek, bambusów. Droga też nie zrobiona. Jakaś tak. Tak. Już tutaj wczoraj to na pewno powódź była. I to im się do środka musiało wlewać. No mają jeszcze dużo do zrobienia w tym El Nido. My już po naszej wycieczce. Marika zabrała jeszcze kokosa ze statku, żeby jej nikt nie wyrzucił. Bo jak znajdzie kogoś, kto jej otworzy, no to będzie wyjadać sobie biały miąższ. No a jest taki ciężki, więc nie wiem, czy nie opłaca bardziej nowego wyrzucić teraz. Naprawdę, jedno z ciężkich kokosów, które... No duże tutaj są. Kolejku, które miałam. Zobaczcie, jaki ktoś ma dom przy drodze. To też nie jest jakaś solidna konstrukcja. Tylko bambus, trochę drewna, jakaś blacha na górze. Przyszliśmy jeszcze do pana, który nam wypożyczał skuter i on też załatwia wycieczki i ma najlepsze ceny. I właśnie próbujemy załatwić jeszcze jedną i teraz sprawdza dostępność. No i się szykuje dobry wyjazd, jak nam się uda. Grają dziewczyny w gumę. Ta nie dała rady, ta jest dobra. Przeskakuje każdą wysokość. Jeszcze raz. Wyszliśmy z Mari na kolację, a że mamy jeszcze kości po kurczaku, no to tutaj dokarmiamy trochę pieski. Ten strasznie wygląda, widać, że połamany. Dostał pewnie nie raz. Chcieliśmy to podzielić dla kilku piesków, ale ten jest taki chudy i biedny, więc zostawiamy mu wszystko. Pan tutaj sprzedaje pieczoną świnię. Już końcówka, ale zamawiam sobie 100 gram za 60 peso. Jakieś 4,50 wyjdzie na spróbunek. Mam już tutaj swoje 100 gramów. Pan mi jeszcze dał tutaj tą pieczoną skórkę, zajadam już. Mary, kupiłem ci przekąskę. Nie, co to jest? No spróbuj. Wygląda źle. Wygląda bardzo dobrze. Czyste mięcho. Wieprzowina. Masz schab. Ja właśnie dla psa. Ścinki. Tu jest schab. Mhm. To zobaczyłaś. Mało słony. A dobry smaku. Nie spodziewałem się, że Mary wieprzowinę tutaj spróbuje. Jak smaku? Jak gotowa na zupy. Mało słona. Wieprzowina ogólnie lubię, jak Mari, zupa tak wczoraj posmakowała, że przyszliśmy do knajpeczki tej samej i pani nas poczęstowała takim czymś właśnie. Wygląda to tak. To jest deser. Zaczynamy od deseru w tej knajpie. Ale nie wiem jak to smakuje, co to daj jest. Daj mi tutaj trochę sera, Mari. Serka lubię. Dobra. Lepiej nie pytać, co tam jest. Ser. Czekając w knajpce na jedzenie, zapytaliśmy, gdzie możemy doładować telefon. Znaczy, gigabajty do telefonu. No i tutaj okazuje się, że nie musimy iść do sklepu, tylko jakiś lokalny nam doładuje, a my mu dałem pieniądze. No i już doszło. Marcin się wybiłam, zdziwił, że tak szybko poszło. I aplikacja zadziałała bez internetu. Załatwione? Będzie, Mary. Mamy połączenie ze światem. No to teraz powiedz, co tam załatwiłeś. Kupiliśmy za 300 pesosów 24 GB internetu na 30 dni. Jest już nasza zupa, mamy taką samą. I do tego Mari jeszcze zamówiła taką bagietkę. Ale ten ser to taki sztuczny, bo się nawet nie rozpuszcza. Polane. Ale mocno słodkie. Słodkie, a ja już myślałam, że bagietkę zjem taką, wiecie, jaką. Ale bardzo słodkie, no. Smacznego. Smacznego. Dzień dobry, z kolejnego dnia. Marcin został w pokoju, dokańcza jakiś tam filmik, ma w planie jeszcze skleić inny, a ja mam 2 godziny do zajęć, więc stwierdziłam, że idę jeszcze trochę na plażę. O, dzisiaj to lepiej wygląda niż ostatnio. Chyba pozbierali trochę te glony. No pozbierali trochę te glony. Wygląda to o wiele lepiej niż ostatnio. No i od razu nie śmierdzi. Bardzo dobrze. To ja idę poszukać jakiegoś miejsca, gdzie mogę sobie posiedzieć, może coś się napić. Ale maluszek.
Cześć, co byś chciał? Nie mam nic dla ciebie. Ale masz zaropiałe oczka. No cześć. Ale jesteś fajny. Od razu ekipa ochronna się zleciała. Była chwila takiej zgrozy, że tak powiem. Ale odeszłam kawałek i od razu poszły sobie. Tak słyszeliśmy, że na te psy trzeba tu uważać. Zresztą nieraz widzieliśmy, że tak niby przyjazne, ale jak są małe, to od razu matka podbiega. Nawet wczoraj chcieliśmy wynająć, jak oddawaliśmy skuter, pytaliśmy o wycieczkę, to pan miał miały małe pieski. No, a jak matka zobaczyła, to od razu podbiegła i tak zaczęła warczeć. Więc tak, z małymi zawsze trzeba uważać. A tu pan zakopuje te glony. Jest i nasz hotel, w którym pierwszą nockę spędziliśmy. Od razu z wyjściem na plażę. Ale nie warto za te pieniądze. Weszłam do jakiegoś resorciku zapytać o kawę. Ale fajnie tutaj. Basen od razu z widokiem na morze. No dzisiaj niespecjalnie, w sensie w tej porze chyba. No ale ogólnie to musi być tu pięknie. Pięknie położony hotel. Ale co z tego, obsługa bardzo kiepska. Zapytałam o kawę, pan mówi, nie ma kawy. Patrzy, że jest maszyna do kawy, więc trochę dziwne, że powiedział, że nie ma kawy. A później powiedział, że mają tylko samą czarną kawę. Ja pytam się, nie macie mleka? Mówi, nie no, z mlekiem. Więc tak, żeśmy się dogadali. Idę dalej, może coś jeszcze będzie po drodze. Tu kolejny jakiś resorcik, też z basenem. Zobaczę, co tutaj serwują. Obsługa w hotelu już była ok, mówili bardzo dobrze po angielsku, ale ja szukam jednak innego miejsca. Nie było tam za dużo słońca, jakoś tak mnie nie zachęciło, żeby usiąść. No, a kawa kosztowała 160 peso, czyli dosyć sporo, bo to jest jakieś 12,50 zł. Jak na Filipiny, to naprawdę sporo. O, ale jest kolejna knajpeczka i tu te siedzenia już mi się bardziej podobają. Idę podpytać, co mają. Też basen mają, jaki czysty, fajny. Super, znalazłam miejsce dla siebie. Zamówiłam latę z lodem, czyli mrożoną kawę. Za 150, czyli 10 peso taniej, ale jest tutaj miejscówka, która mnie zadowala. Pięknie, z tej strony basen. Mam strój, więc może nawet z basenu skorzystam. No i tutaj ten widok na niespecjalną plażę. A ja mówię, tak słyszeliśmy, że w grudniu, jak jest sezon, no to nie ma ani alg, no i to też trochę inaczej wygląda. Przyszła moja kawa za 12,50. Nie mało, ale jest dzisiaj co świętować. Upsela. A zaraz to wam powiem. Świętować to ciężko powiedziane. Wczoraj obudziłam się rano i miałam wiadomość maila od Revoluta, że została moja karta tymczasowo zablokowana, ponieważ wykryli jakąś taką podejrzaną transakcję. Wchodzę na Revoluta, a tam minus 150 euro, minus 150 euro, minus 400, tam 60 euro. Te wszystkie transakcje były zrobione tak jakby przez stream, czyli przez tą platformę do gier i przez jeszcze jedną platformę. No i na łączną kwotę tam, nie wiem, teraz tak szybko policzyłam, że to było 1600, nawet więcej, około 2000 zł. No i co, no trochę się wystraszyłam, bo napisałam do nich, oni nie wiedzą, czy oddadzą te pieniądze, czy nie, że muszą tam spojrzeć, to i tamto. I no, dzisiaj rano prawie wszystkie transakcje tak jakby mi oddali. Jeszcze jedna jest taka niepewna. Napisali, że jeszcze muszę ją sprawdzić i potwierdzić, ale tak jakby kamień z serca. No w końcu niemałe pieniądze. Karta oczywiście dalej zablokowana. Muszę zamówić nową. Dziś jak będziemy tydzień czasu w jednym miejscu, to nie ma problemu. Revolut dośle mi tutaj na Filipiny. Rachunek zapłacony. Wracam, bo za jakieś pół godziny mam zajęcia. Ale trochę się chyba podpiekłam. Nawet nie czułam, że to słońce jest tak gorące. Fajna różnica była na nogach, jak ściągnęłam od laptopa pokrowiec. Miałam laptopa na nogach, a tu taka kreska między nogami a kolanami. No nic, mam nadzieję, że jeszcze będzie pogoda i dopalę sobie tę drugą część nieopaloną. Podpytałam o możliwość skorzystania z basenu, no i pani powiedziała, że basen jest jedynie dla gości z hotelu. Nikogo nie było, w ogóle tutaj są pustki, także myślę, że pozwoliłaby się wykąpać, jakbym zapytała. No nic, czas do pracy. Tym razem już razem idziemy załatwić pewną ważną sprawę dla nas, bo się szykuje jutro dobry trip i musimy to ogarnąć, i to dzisiaj, i to nawet teraz. Na co idziemy, Mari? Na kanapeczki? Zjeść najpierw? No, tak w uczym brzuchu, tak, coś trzeba zjeść. Tak. My tylko śniadanie dzisiaj jedliśmy. I trochę. Mamy jeszcze kawałek do miasta. O, Mari ma jeszcze resztki dla psa. Wczorajszego. Zanim tam dotrzemy do miasta, to postanowiliśmy, że zjemy nasze kanapki,
te, które już tutaj jedliśmy i bierzemy sobie kanapkę z jajkiem. Mamy nasze burgery i rachunek był 200 pesosów za te burgery. A ja tak wyciągam z mojej saszety 2000 i jej daję. Ona tak, ja mówię, ona mówi 200, a ja tak mówię, co za mało sobie myślę? Chyba nie szuka tam jeszcze, no. Patrzę ile jej dał, mówię, kurde, no przecież dają mi 200. No, ale jaja, po prostu. Nie dzisiaj, bo nie moja głowa dzisiaj, Mari. Ten piesek bardzo chudy, widać, że dawno chyba nie jadł. Żebra widać. No to dzisiaj podje. Szczęśliwy dzień. A ty, Mari, jak twój burger? Bardzo dobry, już jeden jedzony. Ja już drugiego jem. Wypłacamy pieniądze, bo potrzebujemy dzisiaj no trochę więcej. Można tylko 10 razy, a my potrzebujemy 3 razy dzisiaj wybrać. Można 10 tysięcy... 10 tysięcy może. 10 tysięcy razy. A my potrzebujemy 30. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Krypto.com dało na początek, teraz Revolut też dał, więc działa. Zobaczcie. Wybieramy teraz w tej firmie, więc może wam się to przyda. Kierowca wyjeżdżał ze stacji i przyłożył znak tutaj, gdzie są ceny. Nic się nie stało, jedzie dalej. Przyszliśmy do biura, gdzie mamy zamiar zabukować naszą ekspedycję, ale to musieliśmy poczekać na panią 10 minut. My weszliśmy, siedzieliśmy, nikogo tutaj nie było. Pani wypisuje już nam rachunek, wyszło 28 tysięcy filipińskich peso, czyli 2160 zł. No, ale to będzie coś grubego. Jeszcze wam nie powiemy, dopiero zobaczycie od jutra. Właśnie dopytujemy kapitana łodzi, co mamy wziąć, czego mamy nie wziąć. Thank you very much for the information and... Dokładnie. Yeah. Have a nice evening. Thank you so much for visiting our company. Thank you very much. Thank you, bye bye. No, okazało się, że nic nie musimy. Tylko walizki i siebie. Dokładnie, tak pan powiedział, bo wszystko nielimitowane, nawet room. W tej firmie zabukowaliśmy, bo wyszło najtaniej i byli też najmilsi, więc łatwiej pieniądze się wydawało miłym ludziom. Tak, bardzo sympatycznie. No właśnie. Tylko no to... my za dużo pytań mieliśmy, bo, znaczy ja tak. Może, no właśnie. Nie wiadomo, czy woda jest, nie ma wody, czy jedzenie, czy będzie śniadania, czy nie będzie, jak to wygląda. Mari, ważniejsze pytanie, czy, co serwują do rumu, czy kole, czy sprajta? Nie tam, czy woda jest. Z wodą. Idziemy jeszcze na zakupy, kupimy jakieś małe przekąski na jutro. Dziwnym trafem w Tajlandii zgubiłem dwie pary klapek, więc tutaj muszę sobie kupić jakieś nówki, ale widzę, że są fajne modele, fajne kolory. No i znalazłem klapeczki za 12 zł, jeszcze z taką mapą tutaj, pewnie Filipiny. Mari jeszcze mierzy klapeczki, bo też by chciała zmienić. A najlepsze to, że Marcinowi przywiozłam jedne kuboty. Marcin kupił sobie inne też klapki i co? I gdzieś tam zginęły. Nawet nie wiemy, gdzie zgubiłem dwie pary klapek. No. Ale jaja. A w ostatnim czasie też mamy pecha, bo na stopce zgubimy. Ja zostawiłam na plaży matę do jogi, do ćwiczeń. Sukienka zwiała mi na podczas jednej wycieczki. Dwa kolczyki zgubiłam, moje ulubione zresztą. Znaczy dwa po jednej pary, dwie pary. Ważne, że nie chorujemy. Filipiny nam służą. Dojrzałem też do innej decyzji. Zobaczcie. Crocs. No i zaraz wam pokażę. No i jak leżą? Mari? Pięknie, na pole się nada. A bym po wyspach skakał? Nie, no ładne, kruczka. Ładne. Ładne, prawda? Powiem ci, że pasują do siebie. No właśnie. Wiesz. No i jak ten kapelusz? No wyglądasz nim jakbyś była bogata, więc nie pasuje do ciebie. No tak troszkę jak ta, troszkę tak. Jak Alexis. Trochę tak. A ten? No tak jakbyś była Amiszką. Amiszką? Amisze, no. W Stanach dużo ich mieszka. Ale co z nimi nie tak? No to zobaczysz, w sensie sprawdzisz to, zobaczysz co z nimi nie tak. Bo jest to z tym kapeluszem nie tak, a nie co z nimi, jakby się ze mną. Jaka pełna profeska w tym sklepie. Jak w amerykańskich sklepach pakują zakupy. Płacimy, prawie tysiak nam wyszedł. 70 parę złotych zapłacimy za nasze zakupy. Płacimy kartą i znowu jakieś problemy. Mariczka poszła do domu. A ja wpadłem jeszcze do fryzjera. No to zaczynamy, tak wygląda przed. Zobaczcie jakie świetne rozwiązanie. Tutaj macie tą płachtę do obcinania się i jak macie jakąś sprawę do załatwienia, to możecie siedzieć na telefonie. A ja już gotowy. Thank you. Kolega mi powiedział, że obcinanie włosów jest za darmo, a się płaci tylko za masaż. Okay. Thank you. Po drodze zatrzymałem się jeszcze na zupę. Tutaj kolega ma w tym garku makaron.
to już naładował do pudełka. Tutaj ma wieprzowinę, nie, wołowinę. I tam na dole w garku jest zupa. Trzy takie chochelki wleciały tej wody, ale pachnie ładnie. A tutaj w drugim garku kolega ma jeszcze ryż. Rice. Ale taki rozgotowany, widzę, filipiński ryż. Aha, tu ryż i do tego zupa. No widzicie. Marika jeszcze wysłała mnie po jedzenie, jest godzina 23. No i jak się dowie, że ja biorę jej jedzenie w tej restauracji, bo powiedziała, że jej noga już tutaj nie powstanie. No nic, spróbujemy. Zupę mi podali. Szukam dalej Marice jedzenia. Chłopaki mnie tu... This is El Nido, tak. What is this? Wodka? A, gin. Gin. Local gin. Yeah. To chłopaki mnie zaprosili na shota. Why not? Yes. Z wodą piją chłopaki. Aha, będzie miks, czy shoty piją? Zaraz się dowiemy. Aha. Woda z kubeczka jakiegoś? Dobra, testuję. Idę dalej i chłopaki mnie zaprosili na caballo? Caballo, oni tak nazywają caballo, Red Horse. No to nalali mi tutaj piwa z lodem. No to wasze zdrowie, telewidzowie. Thank you guys. Yes, thank you. Filipińczycy lubią się bawić po robocie wieczorami. Co chwilę są takie kąciki, gdzie można się napić, pogadać, pośmiać. Są też i w tej okolicy dwa takie lokalne kluby z karaoke. Zobaczcie, sami miejscowi tutaj siedzą. Można przyjść i się zrelaksować. Byliśmy tam ostatnio zobaczyć, jak to wygląda, ale nikogo nie było, bo byliśmy za wcześnie. No to takie klubiki. Fajnie, że coś takiego jest. Nie, że dla turystów wszystko, tylko tu jest akurat fajnie, że dzieje się jakby dwie strony są. Są miejscowi i są turyści. I turyści sobie, restauracje dla turystów, a miejscowi sobie. I to fajnie tutaj widać, moim zdaniem. Ja to tak przynajmniej zauważam. Jestem w kolejnej restauracji i poprosiłem o spróbowanie troszeczkę zupy. To już trzecia taka. No i mam tutaj do wyboru. No i zaraz zobaczymy, jaka będzie w smaku, bo tam ostatnio, co próbowałem, no to słabiutko było. Tak wygląda rosół, no nawet delikatnie. Coś mi się wydaje, że Marice będzie smakował. Doszedłem aż nad samo morze w poszukiwaniu jedzenia. No i wiecie, na kogo trafiłem? Poznajecie chłopaka? To ten sam, u którego brałem zupę wcześniej, ale była tak dobra, że biorę jeszcze raz. Mam już swoją zupę, nawet dwie, ale mam teraz pół godziny do domu. No to pewnie złapię jakiegoś stopa, zaraz stanę na tą główną ulicę i będę łapał. Ale pokażę wam coś jeszcze, tylko nie będę mówił, co to jest, bo jak powiem na głos, to YouTube będzie to blokował. Zobaczcie, co tutaj się odbywa. No właśnie, widzicie, co na stole leży? No właśnie, i tutaj grają właśnie tak. Ciągnie sznurek, wypadają kolory i albo się wygrywa, albo przegrywa. Jestem już na głównej, jak na razie nic nie jedzie. Ale spróbuję coś złapać. O, jedzie jakiś motor. A nie, to jedzie tuk-tuk. Takich nie zatrzymuję, bo oni chcą pieniądze. O, tu jedzie za nim ktoś. Czy da radę? O, proszę bardzo. Can I go with you? Where? Like 2 kilometers? No, świat jest piękny. Pierwszy stop już złapany. Kolega mnie podwiózł i teraz zawrócił z powrotem. On nawet nie jechał do 1/3 drogi, ale mówi, pomogę ci, cię podwiozę. No i super. Super, super są tacy ludzie, ja już jestem na hotelu. Marika pewnie się martwi, bo już minęła ponad godzina, jak wyszedłem. A nie mam SIM karty, bo zostawiłem Marice, bo mamy tylko jedną. Ale już jest, idziemy jeść. No i jak tam, Jadziu, opłacało się taki spacer zrobić? Troszkę pikantna. Tak, bo dałem trochę chili i pieprzu. No, bardzo dobrze. Dobra, taka, ja lubię. A miałem fajną przygodę. Tak? No, ginu spróbowałem lokalnego i piwa. Bardzo przyjaźnie. Tylko masz szczęście, no. Co zrobisz? Jedni muszą pracować, ale inni mogą się balować. Dobra.